W zeszłym roku wielu mieszkańców naszego miasta nie było do końca zadowolonych z długości miejskiej imprezy zorganizowanej na powitanie Nowego Roku. A jak będzie tym razem? O co chodziło przed rokiem? Wielu mieszkańców zwróciło się do nas z rozgoryczeniem, że tuż po pokazie fajerwerków, czyli około 20 minut po północy, przestała grać muzyka i zgasły wszystkie światła. To nie pozwoliło im choćby na złożenie życzeń napotkanym znajomym. Udało nam się ustalić, że tym razem powitanie Nowego Roku w Końskich ma potrwać trochę dłużej, a o szczegółach mówi Krzysztof Kowalski, dyrektor Koneckiego Domu Kultury. Będzie wyglądał podobnie jak w latach ubiegłych, czyli pokaz sztucznych ogni, fajerwerków. Do tego będzie przygotowany poczęstunek, myślę, że ciepły dla mieszkańców miasta, którzy przyjdą. I bawimy się od godziny 23 do niemal godziny 1 następnego roku. Natomiast wciąż nie wiadomo, czy w pozostałych gminach naszego powiatu będą organizowane podobne imprezy. Przypomnijmy, że przed rokiem Sylwestra pod gołym niebem oprócz Końskich zorganizowały Stąporków i Fałków. Natomiast w Radoszycach bawiono się w hali sportowej.